Agencja ratingowa Fitch utrzymała długoterminowy rating Polski na poziomie A- oraz A ze stabilną perspektywą. Jak tą ocenę traktować i co nam mówi nam na przyszłość? Bo troszkę to dla nas jest, dla takiego statystycznego Polaka może informacja nie za jasna, a tutaj nam pozwoli rozjaśnić tą sprawę pan doktor Marian Szołucha z Forum dla Wolności i Rozwoju. Witamy serdecznie panie doktorze na antenie. Cześć Boże, kłaniam się niszczowi słuchacza. Jako ekonomista, jak pan by nam przedstawił tego typu wiadomość w perspektywie? Wiadomość, ponieważ większość analityków spodziewała się właśnie albo utrzymania, albo spadku oceny ratingowej Polski przez agencję Fitch, a więc brany został przez oceniających pracowników tejże agencji w wariant bardziej optymistyczny, ponieważ nikt nie spodziewał się raczej podwyższenia ratingu Polski, w związku z tym podwyższenie naszej długoterminowej, jak ojciec wspomniał, wiarygodności kredytowej w oczach tych, którzy Polsce i Polakom pieniądze pożyczają. Należy rozmowy o agencjach ratingowych tak naprawdę zacząć od wyjaśnienia, czym one się zajmują, jak rynek, sektor tych agencji wygląda na świecie. Otóż wspomnieliśmy już, że zajmują się wskazywaniem, przyznawaniem krajom, firmom, bo one też często do tych agencji się zgłaszają, płacąc za nie zresztą, za ich usługi same, oceniają wiarygodność kredytową w długim terminie. Więc krótko mówiąc, oceniają to, czy emitent obligacji albo długu w innej formie ma perspektywę odkupienia tych obligacji, a więc czy jest wiarygodnym dłużnikiem, czy ten dług zwróci zgodnie z umową, zgodnie z odsetkami i wszystkimi innymi przewidzianymi kosztami. Polska jest oceniana jak do tej pory pozytywnie, bo A minus to jest ciągle górna półka, powiedzmy dolna krawędź górnej półki i mniej więcej na tych samych poziomach. Metodologia trzech wiodących agencji Fitch, Moody's i Standard & Poor's nieco się różni, ale mniej więcej na tych samych poziomach przez wszystkie trzy agencje jesteśmy właśnie oceniani. Na świecie są, warto to o tym wspomnieć, jednak oprócz tych trzech agencji jeszcze setki innych prywatnych, państwowych, krajowych, nawet regionalnych, ale te trzy sprawują niepodzielnie rządy w sektorze ratingu kredytowego. To jest sytuacja, która może, a nawet ma nam się nie podobać, ale musimy ją przyjąć do wiadomości. Ten segment, ten rynek agencji ratingowych, jeszcze raz powtórzę, składa się z trzech wiodących, Fitch, Moody's oraz S&P i całej reszty. Nie ma pomiędzy tą resztą, mimo że jest ich nominalnie znacznie więcej, a trzema tymi, które już dwukrotnie wymieniłem, porównania. To znaczy te trzy mają siłę znacznie większą niż cała reszta razem wzięta. Ale o tych setkach innych, mniejszych agencji ratingowych wspominam nie bez kozery, ponieważ uważam, że Polska powinna zastanowić się nad powołaniem własnej agencji ratingowej. Nie wiem, czy koniecznie prywatnej, czy publicznej, a może w wariancie własnościowym mieszanym. W każdym razie agencję swoją powinniśmy do życia, uważam, powołać i powinniśmy dbać o jej rozwój. Nie dogonimy tych trzech w przewidywalnej przyszłości, rzecz jasna, ale to nie znaczy, że nie możemy się starać i nie możemy choćby kawałka tego tortu im wyrwać i nie możemy podjąć dyskusji na poziomie merytorycznym, na poziomie agencja. Niewątpliwie, panie doktorze, tutaj mówi się, że właśnie rynek wewnętrzny uruchomił tego typu zachowanie. Znaczy, że mamy, no, był ten dodatek tych środków wewnętrznych, że społeczeństwo robi zakupy, może i dzięki temu 500+ programowi, ale też jest ryzyko sytuacji, jaka będzie po tym Brexicie, bo wiemy, że również 6% polskiego eksportu generuje wymiana ze Zjednoczonym Królestwem. To są takie pewne niewiadome, ale zobaczymy. To są niewiadome właśnie długoterminowe, czyli takie, które biorą agencje ratingowe pod uwagę. Wielka Brytania jest drugim co do wielkości odbiorcą eksportowanych z Polski towarów. Rzeczywiście Brexit, jego skutki i przebieg w Brytanii
Europejskiej. Coś nam tutaj przeszkadza na łączach. Nie wiem, czy pan doktor gdzieś może bliżej okna, może jakaś burza jest, bo troszeczkę głos nam umyka. I gdyby można było się jeszcze przenieść gdzieś lepsze pole, żeby było tak zwane, ale to wiemy, że mamy czas taki właśnie czas niekorzystny dla telefonii. O, chyba będzie lepiej. Halo, halo? Tak, już jest lepiej, tak. To prosimy o tym Brexicie. Więc będę mówił też trochę głośniej wobec tego. Otóż Brexit niewątpliwie będzie rzutował jego przebieg i skutki na to, co z polską gospodarką i z ocenami naszej gospodarki przez zagranicę będzie się działo, ponieważ Wielka Brytania, dość wspomnieć jeden fakt, jest drugim co do wielkości po Niemczech odbiorcą eksportowanych z Polski towarów. Nic więcej nie trzeba tak naprawdę do tego dodawać. Ponadto kondycja naszych finansów publicznych to jest chyba rzecz, na której skupiają się analitycy agencji ratingowych. W Polsce w naszych finansach publicznych dzieje się ostatnio bardzo dużo, zarówno po ich stronie dochodowej, jak i wydatkowej. Po stronie dochodowej próbujemy uruchamiać nowe podatki, próbujemy podnosić efektywność egzekucji podatkowej. Wczoraj, przypomnę, weszła w życie klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Wkrótce zostanie powołana na bazie służby celnej i skarbowej Krajowa Administracja Skarbowa, która ma zwiększyć efektywność poboru podatków w naszym kraju i uszczelnić ich czy wypływ nieopodatkowanych wcześniej dochodów za granicę na zasadzie różnego rodzaju optymalizacji podatkowych. To są rzeczy, na które analitycy na pewno zwracają uwagę w pierwszej kolejności. Ale ja chciałbym na sekundę wrócić do samych agencji ratingowych. One się wielokrotnie w przeszłości popełniały błędy na granicy z kompromitacją, tak bym to ujął. Szczególnie chcę przypomnieć przypadek upadłego w roku 2008 banku Lehman Brothers, który do końca cieszył się pozytywną opinią ze strony agencji ratingowych, a mimo to upadł i jego skutki tej upadłości były zupełnie nie do przecenienia w negatywnym tego słowa znaczeniu z punktu widzenia globalnych rynków finansowych. Polska musi zwracać uwagę na to, co mówią o nas i jakie oceny nam wystawiają agencje ratingowe, choćby się to nam bardzo nie podobało, bo niestety jesteśmy skazani jeszcze przez jakiś czas na zaciąganie długu. Warto jednak, by coraz więcej z tego długu było długiem wewnętrznym, a nie zagranicznym, bo wtedy stopniowo będziemy w stanie uniezależnić się również od ocen agencji ratingowych. Ale pożyczać musimy, jak powiedziałem. Tymczasem spadek naszych ocen w oczach agencji ratingowych skutkowałby po pierwsze wzrostem oprocentowania emitowanych przez nas obligacji skarbowych, skutkowałby spadkiem, czyli jak mówią fachowo ekonomiści, deprecjacją polskiego złotego, a z tym wiązałyby się kłopoty wszystkich dłużników, nie tylko naszego państwa, ale również dłużników prywatnych, choćby frankowiczów. Skutkowałby spadek ocen agencji ratingowych również problemami naszej giełdy papierów wartościowych, która i tak znajduje się przecież w głębokim kryzysie, by nie powiedzieć w stanie agonalnym. Te wszystkie problemy na naszym rynku finansowym przełożyłyby się na spadek inwestycji, a więc na gospodarkę realną. Ergo, jeszcze raz podkreślę, nie możemy lekceważyć agencji ratingowych, choć mamy prawo mieć do nich dużo pretensji, zwłaszcza jeśli wchodzą, tak jak było to kilka miesięcy temu, w ocenę naszego życia politycznego i wydarzeń z tej dziedziny, która jednak stricte z rynkiem finansowym związana nie jest. Mam na myśli kwestie Trybunału Konstytucyjnego i inne, na które powoływała się jedna z agencji ratingowych, obniżając nam, jak powiedziałem kilka miesięcy temu, ocenę naszej wiarygodności kredytowej. To są wszystko skomplikowane kwestie, to są kwestie, które momentami irytują i na które się wielu z nas zżyma, ale nie jesteśmy samotną wyspą oddaloną od innych kawałków lądu. Jesteśmy wprzęgnięci w system globalny, gospodarczy i finansowy.
zależymy od naszych wierzycieli, ponieważ nasz dług publiczny jest już, no, lekko licząc, ponad bilionowy, to wszystko niestety każe nam liczyć się z tymi, których działania mają prawo nam się nie podobać, ale innego wyjścia nie mamy. Musimy jakiś balans swoisty pomiędzy suwerennością i niezależnością a rozsądkiem funkcjonowania w tej machinie międzynarodowych stosunków finansowych próbować zachowywać. Na razie, jak widać, wychodzi to nam całkiem nieźle. Jedna tylko ocena negatywna od początku rządów obecnej Rady Ministrów, czyli od października ubiegłego roku, to nie jest wynik, zważywszy na to, że wielu osobom za granicą nie podoba się to, co mamy dziś, te wydarzenia, które możemy obserwować dziś w Polsce politycznie. Więc jak mówię, na razie nie jest źle, ale trzeba dbać o nasz wizerunek. Myślę, że rząd to rozumie. W ubiegłym tygodniu dał temu duży dowód w postaci powołania do życia specjalnej fundacji, która właśnie o wizerunek Polski za granicą ma dbać. To wszystko jest nie bez znaczenia z punktu widzenia także naszej wiarygodności kredytowej, a ta wiarygodność przekłada się nie bezpośrednio i nie od razu, ale przekłada się również na nasz poziom życia, na zasobność naszych portfeli, na siłę nabywczą naszych zarobków i oszczędności.